ludzie, pomóżcie mi, jeśli ktoś mnie słyszy, ja szukam osoby. To było na wakacjach, kiedy to spędzałam w Międzywodziu nad morzem, spotkałam tam mężczyznę, który na długo utkwił w mojej pamięci. Pierwszy raz ujrzałam go na plaży 19 sierpnia, kiedy to on chyba wraz z córką, leżał koło mnie i tam nastąpiło to urocze pierwsze zetknięcie się z nim od pierwszego wejrzenia, zrobił na mnie wrażenie i ja chyba na nim też, też odwzajemnił to swoim wzrokiem na mnie i życzliwym uśmiechem. Kolejne spotkania miały miejsce podczas spaceru po mieście, on z córką, chyba z córką, a ja z synem. Bardzo żałuję, że nie nawiązaliśmy wtedy kontaktu jakiegokolwiek, gdyż stres jest już chyba za późno, a ja nie wiem, jak ma na imię, skąd przyjechał, po prostu nic o nim nie wiem. Kolejne kluczowe spotkanie z nim nastąpiło w piątek 22 sierpnia, czyli przed dzień mojego wyjazdu do domu. Nastąpiło ono późnym wieczorem, koło 22, w miejscowym dancingu w Międzywodziu, kiedy to on był ze swoimi znajomymi i z córką, chyba z córką, z którą między innymi tańczył. Tam też były te spojrzenia na siebie i obserwacje wraz z uśmiechem, ale nic poza tym. Dlaczego to wtedy ktoś nie poczynił jakiegoś pierwszego kroku? Teraz bardzo żałuję i w drodze powrotnej miałam łzy w oczach powodowane bezsilnością. Czy już Boże, nigdy nie spotkam w swoim życiu tej osoby. Wydaje mi się, że on miałaby duże znaczenie w moim życiu. Mężczyzna ten był blondynem, krótko obciętym, charakterystyczny w jego wyglądzie były okulary o czarnych oprawkach, wiek 30-35 lat. Nad morzem był, tak jak już wcześniej chyba wspomniałam, razem z córką, chyba z córką, bardzo długich, jasnych włosach. Może ktoś mi go pomoże odnaleźć, może ktoś z jego znajomych to ogląda. A będzie wiedział, że była taka osoba w Międzywodziu w terminie od 18 do 20 sierpnia. Na pewno, a być może, że on był jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś go jeszcze odnajdę. Gdybyście go znali, powiedzcie mu, że ja jestem jeszcze w takim portalu.